No bo jest to największy SUP właśnie w Afryce Północnej, a nie wiem nawet czy nie w całej Afryce. Polania. Co to jest? Oli, co to jest? Brzytwa. Może te drobne. Parzenia, mieszania i... Wisaha. Hej, jesteśmy Paweł i Monika. Podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem, w którym mieszkamy na stałe. W naszą obecną podróż ruszyliśmy z Anglii przez Francję, Hiszpanię do Maroka. Dołącz do tej afrykańskiej przygody. Subskrybuj nasz kanał. Witamy Was bardzo serdecznie z Agadiru. Cały czas jesteśmy w tym samym miejscu, bo załatwiliśmy tu dużo naszych spraw. Dokładnie. Nocka jak nocka, oczywiście, jak to w mieście. Troszkę było głośno, ale no, jakoś daliśmy radę. A dzisiaj co? Mamy trochę spraw do załatwienia. Musimy jeszcze odebrać pranie, ale zanim to nastąpi, wczoraj byliśmy u fryzjera. Marokański fryzjer moim zdaniem sprawił się na medal. Ale zobaczcie sami, jak to było. Korzystając z okazji, że jesteśmy w dużym mieście, Monika jest już u fryzjera, znalazła sobie tutaj damski fryzjer, a ja też mam niedaleko swojego. Także idę teraz, już się dogadałem z jednym fryzjerem i obetnie mi włosy. Za 5 tyszy. Monice powiedzieli 300, ale to już jest z kolorem. Także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Tutaj jest mój salon. To za trapi. Brzytwa poszła w ruch. Ja już obcięty. Teraz jedę do Moniki. No i przyszedł czas na Monikę. Ostatni szlif teraz? Jeszcze serum będziesz miał? Nice. Już miała błyszczące teraz. Perfecto! Thank you. Pani Moniko, czy jest Pani zadowolona z usługi? Tak, jestem bardzo zadowolona. Super. Jest mi tak lekko i zbiernie. Ale jakie w ogóle masz piękne włoski. Trochę jakie odżywione. No. Super, mi się bardzo podoba. Pachną kokosem. No to jak już mamy fryzury nowe, to możemy ruszać w miasto. No, także jak widzicie, wszystko da się zrobić. Wiem, że wiele kobiet o to się martwi. Gdyby na przykład chciało odświeżyć kolor sobie w podróży i tak dalej, no to widzicie, można to zrobić w każdym kraju. My byliśmy też w ostatniej podróży u fryzjera w Hiszpanii. Filmik gdzieś pojawi się tutaj. No a teraz jak widać w Maroko też się da, także nie macie się... Nie, obsługa super była. No a my co, zbieramy się, pakujemy i lecimy odebrać nasze pranie. Więc mam nadzieję, że z nim wszystko ok. Tak, bo to było dużo rzeczy. Dużo rzeczy, no i to takich moich ulubionych. No nic, okaże się w praniu. Okej, okay. To jest to całe nasze. Ale ładnie, ładnie pachnie. Już tyle tego jest. Trochę się tego tutaj nazbierało. Cała sterta. Był worek, a nagle wyszły dwa worki. Mam
No i mieliśmy już wyjeżdżać z Agadiru, ale musimy Was zabrać jeszcze w jedno miejsce, które zresztą sami też chcemy bardzo zobaczyć. Jest to największy bazar kryty tutaj, nie wiem, czy w ogóle w Afryce, czy na pewno w Agadirze. I na pewno w Afryce Północnej. W Afryce Północnej, okej, okay, więc idziemy, no. Idziemy zobaczyć, jak on wygląda. Idziemy, muszę tylko przywdziać jakieś inne wdzianko, bo w krótkich shortach mogą mnie tam pogonić. Miejscóweczka taka. 15 dirhamów, parking, panowie stoją, pilnują. Właśnie za tym murem znajduje się ten suk. Tam jest brama, tam będziemy szli. No drink, no? No drink. Yes, smell, yeah? Yes. That's worth the water. Nic, like that, nic, smell. This is for headache? Yeah, headache. Oh my god. It's very, very. Dobre? Oh. It's very good. No to jest super. Oh my god. Jak zatoki w ogóle przeczyszcza, nie? Wow. And it's rose tea. Rose. Rose. Yeah, rose tea. And this is ginger. Ginger. Fresh. Because we have machine. Somebody we like powder, we make rich powder. Here is machine. All here we make dish. And this is here, it's lavender. Lavender? Lavender. Lavender. Oh my god. Yeah, this you have all fresh. This oregano. Wow. Oregano. No bandit price. Okej. Okay. No nie ma bandyckich cen. Nie. Tak co pan powiedział. Nie, no panie są te rzeczy. I make fresh to see what all what we make it in. A, że zrobi pan tutaj świeże w tych maszynach, czy jakbyśmy coś chcieli, to nam tutaj zrobi. Wącham ten eukaliptus, to był tak? Takie granulki z eukaliptusa. Po prostu szczypta dodana do ciepłej wody i to jest po prostu tak odblokowuje nos. A na co teraz czekamy? A teraz czekamy na marokańską herbatkę. Tak, bo jak jest biznes, to trzeba wypić najpierw herbatkę. Trzeba wypić najpierw herbatkę, później. A pan to nazwał jak? Berberyjska whisky. Berberyjska whisky i tak. No i pewnie coś tu kupimy. Jest w czym wybierać. No i herbatka już jest i jest właśnie z tą herbatą, którą pan nam tak polecał. To jest ta zielona z dodatkami róży, kwiatu róży. Mamy nawet siedzenia, także siadamy i pijemy. Okej. Okay. Smacznego. Parzenia, mieszania i studzenia. That is Morocco tea, not like hotel tea and restaurant China. And sugar. Yeah, China and sugar. You mixing this to, or just? Mix. This all mix. Yeah, yeah, but so why you just? We mix it. We mix it. Okay. Okay, no, czyli tak jak mówiliśmy, żeby się zmiksowały smaki. Mhm. Na zdrowie i in Morocco visa. Visaha. Visaha. No i pan nam teraz przygotowuje przyprawę do tajina. Miksuje różne przyprawy. I nam zmieli tutaj. O, to i to. O, to anasz. Tajin meat, to da. Chicken. 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 Wiel w Zarbie, the city. Wiela. To. Mamy eukaliptus i szafran. Parsley.
No i zakupy w toku, słuchajcie. Trochę nabierzemy tutaj tych rzeczy, ale cóż, no. Trochę nas poniosło, ale... Jest to wszystko takie świeże, pachnące i dealujemy cały czas dobrą cenę, także będzie okej chyba. Słuchajcie, jesteśmy pod wrażeniem. Tak, market jest olbrzymi. Nie wiem, tu by trzeba było iść parę godzin. Tak, można było tu kilka dni chodzić i można tu kupić naprawdę wszystko. Naprawdę wszystko i fajnie jest bez poddachem, także nawet jak taki skwar jak dzisiaj leje się z nieba, to i tak można sobie tu spokojnie pochodzić. Tak, jest chłodno, spokojnie, tak. No i w większości miejsc są ceny, można jeszcze się targować. Tak, coś tam można utargować. My kupiliśmy trochę przypraw, jakiś olej, także wracamy już do vana i zachęcam Was, jak kiedykolwiek będziecie w Agadirze, odwiedzenie tutaj tego miejsca, no bo jest to największy suk właśnie w Afryce Północnej, a nie wiem nawet, czy nie w całej Afryce. Chodzi o suk zadaszony oczywiście. Tak. Także no, dzieje się tutaj naprawdę mnóstwo rzeczy. Zobaczcie, od warzyw, owoców, po olejki, po miody, wszystko, po słodycze. Po przyprawy. No jest tu wspaniale. Po prostu wszystko. Nawet czajniczek można kupić. Jest wszystko. Dawaj, dawaj. Panie Gopron, proszę. Prompolem. Polonia. Co to jest? Oli, co to jest? No. No, szokran. Marokańska herbata. We've got already. No, przyprawa, wszystko. Tradition herbata present. We've got herbata, look. Tradition herbata present. No. Shokran, we have to go. Merci. Zapraszał nas na herbatę. No, ale to... Dobre. No, podobno się nie odmawia, ale w sumie jak się już wypije herbatę, to trzeba później coś kupić, więc no a my już... Ja już nie mam gdzie tego trzymać, już jestem ładowana. Dobra, to lecimy do vana. Te ptaszki tam za tobą to do jedzenia? Tak, czekamy aż nam zrobią z grilla. Dobra, słuchajcie, my już po zakupach, także lecimy na miejscówkę. No, żeby zdążyć przed zmrokiem. Dokładnie, także do zobaczenia za chwilkę. Dojechaliśmy wreszcie na miejscówkę z takimi przygodami po drodze, ale o tym też opowiemy Wam w następnym filmie, bo już by było tego wszystkiego za dużo na dzisiaj. No a my co, ogarniamy się tutaj i zaraz Wam pokażemy, co kupiliśmy w Agadirze, co warto przywieźć z Maroka i co z tym naszym praniem. No także wreszcie posegregowaliśmy nasze pranie. No i to jest moje, to jest Pawła, no a tutaj jest pościel i ręczniki, także cencie sami. Ja myślę, że jest pół na pół. Okej. No, do Pawła jeszcze można zaliczyć pościel, to można powiedzieć, że on ma więcej. Tak, ale weźcie pod uwagę, że ja te koszulki to mam na 3 razy pozwijane, dlatego tutaj jest tak to wąsko, a u Moniki jest tak płasko. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie mamy poprane wszystko. Pralnie możemy polecić, zapiszemy link w opisie filmu. Wszystko super jest pachnące, poskładane, no tam trochę poskładaliśmy to jeszcze po swojemu. Teraz tylko trzeba to zmieścić w szafie. No, za wszystko zapłaciliśmy 150 dirhamów, w sumie to było 13 kilo prania, biorąc pod uwagę, że odebraliśmy już suche i poskładane, to myślę, że jest to dobra cena. Zaraz Wam jeszcze pokażemy, co kupiliśmy. Ten suk był po prostu... To wszystko kupiliśmy na suku w Agadirze. I to są właśnie takie typowe rzeczy, które naszym zdaniem warto sobie kupić w Maroku i zabrać je, bo są to takie rzeczy, które są tylko tutaj, jak na przykład olej arganowy. To jest właśnie taki oryginalny olej z tym znaczkiem ekologiczny, no i musi być tutaj mętny. Tak, zobaczcie, jak on wygląda. Tam ma kolor. Pan nam tłumaczył, że jest gęsty, bo mieliśmy taką sytuację, że przynieśliśmy mu trochę tańszy, żeby nam cenę obniżył, ale on powiedział, że tego nam nie sprzeda tak tanio, bo to jest oryginalny olej arganowy i jej ma. No i z tego, co czytaliśmy, to tak powinien wyglądać. I mieć też ten znaczek. Co tu mamy? Amlo, czyli ta pasta z migdałów z miodem. Z miodem.
i one są też z różnymi olejami. Taka najtańsza jest z olejem słonecznikowym. My tutaj mamy jedną z olejem z oliwek, z oliwą z oliwek, a drugą z olejem arganowym. I ta właśnie z olejem arganowym jest ponoć no, najzdrowsza, najlepsza i najdroższa, niestety. Jest tak 3 razy droższa niż ta z oleju z oliwek. Herbata marokańska. Tak, to jest miks herbaty zielonej z owocami róży i z miętą. Z kwiatami róży, sorry. Ona w ogóle ma taki miętowo-cytrynowy zapach. Tak, bo tam jest mięta suszona. Tak, tak. Jest taki miks herbat, można powiedzieć. Cały taki worek. Co my tutaj mamy jeszcze? Tutaj mamy jeszcze daktyle suszone. Całą torbę daktyli. Bardzo są słodkie. Są po prostu przepyszne. Oj, oj, oj. No i przyprawy, czyli ta cała kwintesencja Maroka. Nam już pachnie nimi cały van. Mamy tutaj biały pieprz, taki ziarnisty. Mamy kurkumę, która jest dobra na przeziębienie, więc już tak na odporność. Tutaj mamy taki miks do tajinu z kurczaka. No i tutaj chili zmielone, bo my lubimy na ostro. I tutaj oregano. Oregano, nie wiem, może nie jest taką bardzo marokańską przyprawą, ale to oregano tak po prostu pachniało, że szok. Jest przepyszne. No i mamy najdroższą przyprawę, to jest też złoto świata Maroka, chyba. Szafran. Szafran, który się robi z tych pyłków wyciąganych z krokusów przed wschodem słońca. I później są suszone. No jest to bardzo droga przyprawa. Gram kosztuje, nie wiem już ile, ale to za to pudełeczko zapłaciliśmy 50 dirhamów. I tak jest to dużo taniej niż w Europie. To jest eukaliptus. A tu jest z eukaliptusa takie, nie wiem jak to nazwać. Kryształki. Kryształki. Na drogi, głowy, tak. Na drogi oddechowe. Na katar, kaszel. Super. No i co? Ja tutaj mam jeszcze z kosmetycznych rzeczy perfumy, takie kostce. To jest taka kosteczka, są one o różnych zapachach. To jest paczula. I pan powiedział, że to na kilka lat starcza. O kurczę, no rzeczywiście. Pokaż. Jak się odrobinę posmaruje. Później zobaczę. No niestety nie poczujecie tego zapachu, ale jest bardzo, bardzo ładny. I intensywny, tak, wystarczy naprawdę odrobinę. Tutaj jeszcze dostaliśmy w prezencie, to jest takie naturalne, jakiś owoc suszony. Z tego są wykałaczki. I to się wyłamuje i to są wykałaczki. Można sobie, nie wiem, zęby przeczyścić. I jeszcze dostałam taką szmineczkę, która jest magiczna. To już dostałam w prezencie. Ona się robi czerwona. A jest zielona. Czarnie mary, hokus pokus. Tylko w Maroku. Tylko w Maroku. No za to wszystko zapłaciliśmy około 800 dirhamów, czyli jakieś 80 euro. Ale są to właśnie takie produkty najwyższej jakości, więc no myślę, że było warto. No my już się ogarnęliśmy. No, dzień pełen wrażeń, normalnie masakra. Testujemy właśnie herbatkę, którą kupiliśmy. Jest super. Zapomniałem wam jeszcze powiedzieć o cieście babcinym, które też kupiliśmy. No smakuje jak u mojej babci. Może jakaś marokańska babcia je piekła. Jakaś berberka tam. No a z wami się będziemy już żegnać. Dzięki, że byliście z nami. Zostawcie jakiś komentarz. No i jak wam się podobało, to oczywiście łapka w górę. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Hej. Hej.